Tutaj coś się musiało dziać kiedyś. Mocnego. No zobaczcie na to. Wanna na środku. Te dwie toalety jeszcze. Umywalki. Miejsce rewelacyjne. Bardziej niż to, co widać, to to, czego nie widać. W sensie to, co się tutaj działo i kto tutaj z kim się spotyka. No witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj bez Yerby. Niestety Yerba została w domu, ale mogę wam obiecać, że dzisiaj nie będzie nam brakowało wrażeń, ponieważ naszym celem będzie zwiedzenie pewnej willi milionera. Jego historia jest nie do końca znana i wiem, że na pewno zaraz wszyscy napiszecie mi w komentarzach, że był tu rządny albo byli tutaj urbex history, ale mimo wszystko uznałem, że warto tutaj przyjechać i to miejsce zobaczyć na własne oczy i przy okazji sprawdzić, jak się zmieniło przez te kilka miesięcy. Jak widzicie, już tam rysuje nam się pierwszy budynek. No i co? Przejdźmy do niego i zajrzyjmy do środka. Okej. W ogóle ciekawa sytuacja jest z wejściem do tego miejsca, bo nie jestem do końca pewien, jak można dostać się do środka. Znaczy, jest pewna teoria, ale musimy to sprawdzić na własne oczy, na własnej skórze, czy to jest rzeczywiście wejście do środka. Okej. A nie, jednak wejście jest łatwiejsze niż myślałem. Jak do własnego domu. Jak do własnego domu, słuchajcie. Drzwi są otwarte, także zapraszamy. Jeszcze na wejściu tam widzę, że jakiś stary żyrandol leży. No ale nic, wchodzimy do środka. Wyciągnę lampę. I zaczynamy naszą eksplorację. Jak to jest możliwe, że masz porcelanowe figurki. Aha. Masz figurki, naczynia i nikt tego nie zarąbał. Już na wejściu mamy właśnie, tak jak mówił Krzysiek, figurki porcelane, a nawet jakieś tutaj leżą, słuchajcie, podręczniki od języka chyba angielskiego. Książka. A no i piękny kominek. A masz w tej łazience, bo masz normalnie nic nie rozwijane, normalnie Norweksa masz wszystko zniszczone. Tak, no to wychodzi na to, że po prostu przez te kilka miesięcy miejsce zbytnio nie ucierpiało. No może zobaczymy w innych pomieszczeniach, ale jak widzę po łazience, zobaczcie, lustra są. Wygląda wszystko w miarę dobrze, tak jak mówisz. Ja przede wszystkim zawsze w Norweksach masz jakieś takie... To wszystko jest porozumiane, niszczone, to jest brudno, to jest w ogóle czysto. To jest czysto, no, jakby ktoś tutaj zamiatał. Przyszedł po sprzątu, nie wiem, okna w idealnym stanie. Nie do kuchenki, nawet to paliwie. Nie odcięty tutaj gazu. Zapałki nawet masz w środku. Wyłącznik światła, tak wyłączamy światełko za sobą. Ej, to jest nawet dowód osobisty. Co ty gadasz? No właśnie, słuchajcie, tutaj są jakieś poufne dane. Także może tego nie będziemy zbytnio pokazywać. A jeśli chodzi o samą lokalizację i o całą posesję, jest pytanie, do kogo ona należała tak naprawdę. Oczywiście wiemy, że ta osoba miała od cholery pieniędzy, ale czym ona się tak naprawdę zajmowała? Wiele osób uważa, że po prostu tutaj mieszkał handlarz bronią. Albo jakaś osoba, która zajmowała się sprzedażą, może renowacją różnego rodzaju właśnie wyposażenia. Ale jest jeszcze inna teoria, o której zbytnio się nie mówi, bo nie spotkałem się jeszcze na YouTubie, żeby ktoś to powiedział. Jest teoria, która mówi, że osoba, która tutaj mieszkała, była ubekiem po prostu, słuchajcie. Należała do aparatu bezpieczeństwa i może dlatego zajmowała się też sprzedażą broni, bo miała do tej broni dostęp. To mamy kolejne pomieszczenie z jakimiś rzeczami leżącymi na takim dziwnym krześle drewnianym. Jakieś stare gazety. Może uda nam się znaleźć datę. Jest 2007 rok. Także można szacować, że gdzieś w tym okresie zostało to miejsce opuszczone. Tu jeszcze jakaś porcelanowa podstawka pod herbatę chyba. A i kolejne pomieszczenie.
całkowicie różowe. Też wiele osób twierdzi, że w tym miejscu kiedyś był dom publiczny. Chociaż to mi się trochę tutaj nie zgadza. Mimo, że wystrój do tego troszkę pasuje. Ciekawe jest to, że masz dwie kuchnie, masz tyle pomieszczeń do jedzenia, jak nie wiem, 30 osób mogą przeżywać. Tak, no to w sumie mogłoby pełnić rolę jakiegoś hotelu, nawet w pewien sposób ekskluzywnego. W ogóle zobacz, jakie stare gazety. Zobacz, no, jak to wygląda. Czy to jest jakaś data? Powinna być gdzieś tutaj. To jest mowa o przestrzeni powietrznej. Co mi się wydaje. I to w przestrzeni niemieckiej. Czekaj, czekaj. 1977. No i to są niemieckie gazety. Jak mówisz. No to kurczę, kto w tamtych czasach się interesował niemiecką przestrzenią powietrzną? Przecież normalny człowiek, zresztą kurczę, no, normalny miał te pasy z 90 lat. Ale to sobie potwierdza tylko teoria WPK-u, dlatego że no, jak ktoś, kto jest rosyjski, tam jest niemiecki, nie, raczej ktoś tutaj tego nie przyniósł. Nikt w PRL tak nie jeździł. Tak, ta osoba musiała mieć jakieś koneksje, a wydaje mi się, że jeszcze jak zobaczycie piwnicę, w której prawdopodobnie znajdziemy takie elementy syreny, to już raczej ta teoria będzie najbardziej możliwa. Tutaj w ogóle jakieś opakowanie po lekach, gluteina, jakieś witaminy, suplementy na oczy. No, zagraniczne. Zagraniczne, no. Dużo rzeczy właśnie z zagranicy jest. Zobaczcie, te meble, tą kuchenkę tutaj. O. Idziemy na górę. Schody drewniane, skrzypiące. O kurczę. Chowy z tych bogatych realizacji musiałem tak, że bez żadnego gustu, ale dawali. Tak. Dokładnie. W sensie, że tak, chciał być Rzymianinem niemalże, ale wam to ściany na jakiś kolor pomarańczy. Znaczy, mnie najbardziej zastanawiają te kolory właśnie ściany. No bo tu widać, że tu były pieniądze. A to serio ma taki vibe burdelu po prostu. No trochę właśnie... tak, no tak, tak. Takie pstrokaty ściany, które ani nie są ładne, ani słuchajcie... Nagle postacie rzymskie, zasłonki. W sensie, to nie stwierdzę, że burdel, nie? Ale po prostu, że ktoś tutaj lubi sobie poużywać życia. Tutaj chyba garderoba taka duża? Ta, czy po prostu jakiś... Jakiś słówek? Wysyłanie raportu. Patrz, systemy alarmowe. Tak, jest informacja, że to alarmy tego budynku. Aha. Właśnie nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jak tutaj wchodziliśmy, to można było zauważyć, że wszystkie okna praktycznie mają, słuchajcie, zasłony antywłamaniowe. Także ten teren naprawdę był bardzo, ale to bardzo dobrze zabezpieczony, a mało tego, jeśli chodzi o to, co twierdzili o tym miejscu sąsiedzi okoliczni tutaj mieszkańcy, to podobno nikt do końca nie wiedział, kto tutaj mieszka, czym się zajmuje. Praktycznie o tym się nie mówiło. A rzekłbym, że ludzie nawet bali się jakby dowiadywać. Na przykład tą łazienkę. No, nikt w swoim własnym domu nie ma dwóch umywalek obok siebie, albo dwóch kibli obok siebie. No tak, w sensie to miejsce było przygotowane na po prostu jakieś grube melanże, no co tu dużo mówić, słuchajcie. Tutaj coś się musiało dziać kiedyś, mocnego. No zobaczcie na to, wanna na środku, tutaj dwie toalety jeszcze, umywalki. Miejsce niewiarygodne. No i lustro, dzień dobry. Zostawcie łapkę, jak możecie, to nam pomoże oczywiście dotrzeć do nowych osób. Tak, nagranie jeszcze ze świetności, nie? Na pewno, bo tak 90 to już było. Zobacz, jak okna płynnie chodzą. Zajrzymy na zewnątrz. Teren całkowicie zarósł, co może być lekką przeszkodą, aby dotrzeć do jeszcze takiego pewnego budynku, który znajduje się na terenie na samym końcu przy stawie. Ale zobaczymy, jak nam starczy czasu, to nam też również się udamy. A pytanie do moich starszych widzów. Czy u was też kiedyś były takie ozdobniki toalety, że tak powiem? Prysznic,
Widać ślady butów, ktoś może jeszcze z nią korzystał jakiś czas temu. Może jakaś sesja zdjęciowa, nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Lata. No. Brytyjskie gazety. No kurczę, kogo w ogóle w Polsce poza aparatem, bo jeszcze żeby to było jakaś, nie wiem, tam Węgry czy ktoś, no to normalny człowiek miał szansę do tego dostępu, ale żeby pojechać w tamtych latach tam, to naprawdę trzeba było być człowiekiem systemu. Mi się wydaje, że same te gazety mają już jakąś ciekawą wartość, bo no zobaczcie, z jakiego one są w ogóle roku. Ja widzę, że to nie był jakiś człowiek, który, nie wiem, miał jeden kraj, nie wiem, bo handlował z kimś, tylko był wszędzie. No tak, no miał dużo kontaktów na pewno. Zobaczcie, 1965, gazeta z 1965 roku, słuchajcie, ona tutaj leży w środku. Oczywiście zostawiamy ją tak, jak to ją znaleźliśmy. Tutaj, kurczę, też mnie zastanawia to drewniane wykończenie ścian. Teoretycznie można powiedzieć, że coś ze sauną tutaj miało to wspólnego, ale na same to nie wygląda w żaden sposób. Dużo pomieszczeń, strasznie dużo pomieszczeń. No i różowy pokój kolejny. Wyobraź sobie, ile tu wchodzi łóżek w ogóle do tego budynku. Ile wchodzi łóżek i w ogóle, nie wiem jak u ciebie, ale u mnie jak patrzę na takie miejsca, to wyobraźnia nieźle pracuje. Nie wiem jak u moich widzów. No słuchajcie, zobaczcie na to. Różowy pokój na końcu korytarza. Tak. Rezerwuję panią numer 3. Na końcu korytarza jeszcze do tego. Dodaję do myślenia. No dobra, chyba góra została sprawdzona. Tutaj jeszcze jest jakiś taki mały schowek. Kolejne gazety leżące na tapecie. Pusty. No to klasyka. Tutaj jest coś takiego. Tam da się przejść? Nie. W sensie, a na górę? Na górę da się chyba wejść. Na górze raczej strych. Pusty, ale zobaczymy. No, pusto. W ogóle to wygląda, jakby to się paliło. Tak mi się wydaje. Wszędzie piece tandetne. Tak, a te piece to już naprawdę. Tu nic, kompletnie nic w tym miejscu nie pasuje do siebie, nie? Piece jakieś, słuchajcie, kominki w ogóle, które w ogóle wyglądają zupełnie inaczej. Tutaj jakieś ściany różowe. Łazienki też w ogóle ze skafelkami kompletnie jakimiś niepasującymi. Co? 10 przykazań szczęśliwego człowieka. No i teraz pytanie, co, idziemy na dół? Na dół, nie? Idziemy na dół zobaczyć to tajemne przejście. Raczej widzowie wam tutaj nie będę już wciskał jakiś kitu, że my nie wiemy, co tutaj się znajduje, bo ja doskonale wiem, co to jest. Oglądałem kilka filmików z tego miejsca. Jest tutaj podobno na dole takie sekretne przejście. Zaraz za segmencikiem. Zaraz do niego dojdziemy. No dobra, let's go. Ale jakbym był jakąś taką blondyną i ktoś by mnie tutaj zaciągał pod spód, to bym się bał, że się zostanie. No raczej. Poczekaj, bo my jesteśmy tutaj. No dobra, chodźmy do lewej może najpierw. Tutaj mamy schowek. Okej, toaleta. Tutaj była sauna. Tak, tutaj była sauna, to widać. Można było sobie przyjść, usiąść, zrelaksować. A jak widzę, to teraz tylko browarek tam jeszcze jakiś stoi. To nie mogło być sauna, bo są kontakty w środku. Nie? Ale zastanawia mnie te właśnie te siedzenia tam, co były zrobione. Czy może jakaś taka... Tutaj to ja nie wiem, szczerze, jakaś taka część techniczna, no. Jakby kolejna muzyka dla służby. Nie wiem. Znaczy, ten obiekt jest tak duży, że wydaje mi się, że służba to musiała tutaj być. No. Jakieś miejsce musiały być dla niej zarezerwowane tutaj, żeby, słuchajcie, po prostu można było funkcjonować normalnie, sprzątać i tak dalej. Patrz, to tak jak w stylu, ćwiczyć mogę coś. No, może jakaś taka mała siłownia, może to było. Coś takiego. Znajdźmy to sekretne przejście może. Sekretne pomieszczenie bardziej, a nie przejście. Tutaj jest tu. To jeszcze jakieś gazety. To
tutaj, nie wiem, mi się wydaje, ale tutaj są zapisane punkty, jakby. Jakby ktoś w coś grał. Alan i Ada, słuchajcie, coś grali. Tutaj są punkciki zapisane. Jakaś mapa w ogóle. I rysunki. Możliwe, że pismo właściciela. Lista zakupów. O, i stara koszula. No dobra. A, jesteśmy tutaj. To wygląda jak trochę taka mała sala pod jakiś... Pod jakiś bar właśnie, coś takiego, no. Można było sobie przyjść po drinka. Wszystko zbudowane jak tylko jak hotel, albo właśnie na burdę, gdzie masz po prostu całą miejsce atrakcji. No chyba tutaj niczego nie brakuje. Mamy saunę, mamy basen, do którego też później przejdziemy. O, jest i nasze przejście. Zaraz do niego przejdziemy. No i garaż. A duży garaż. No to co? Odsuwamy regał. Sprawdzamy to tajne pomieszczenie, o którym wszyscy mówili ostatnio. To jest to miejsce. Teraz teoretycznie powinniśmy to odsunąć i ukaże nam się sekretne przejście. Ale głośno. Poczekaj. Dobra, chyba. Aha, musimy jeszcze bardziej to otworzyć. Czy ktoś to próbował w ogóle wycięty, to ten, palnikiem. Tak, ale z tego co wiem, to już jest to od dawna. To nie jest świeża sprawa. Drzwi, jakie ciężkie. Wow. No i pomieszczenie, które jest puste, ale mimo to... Jakiś karton po generatorze prądu chyba, solarnym. No drzwi gigantyczne. Zobaczcie. Zobaczcie na tą grubość. Okej. No to jest ciekawe. Ja to bym chciał tym parnikiem to przede wszystkim otwierać. Ja się to może liczył, że tam coś jest w środku. I no, wiesz, kto tutaj mieszkał. A no. Wiesz, że to jest opuszczone, bo nie wiem, bo gdzieś wyjechał. No i teraz... No. I jesteś jakimś lokalnym człowiekiem, który ma dostęp do wiedzy, co tutaj było. No i właśnie chyba ta pierwsza osoba musiała te, próbować te drzwi pokonać z nadzieją, że tam, nie wiem, wyjechał i została kasa albo broń, po czym przed tym może nic nie było, a może coś było. No to jest bardzo możliwe. Ktoś po prostu pierwszy, kto był tutaj, musiał chcieć tutaj wejść. Dobra, zrobimy szybkie zdjęcie jeszcze i idziemy dalej. Dobra, dół sprawdziliśmy. Wychodzimy, słuchajcie, na wyższe piętro i będziemy się kierować w stronę kolejnej atrakcji, czyli basenu. Basen, który jest w jakiś sposób połączony ze szklarnią. Szklarnię też musimy zobaczyć oczywiście. Chyba jest bezpośrednie przejście. Bez klamki. Pyk. Kurde, jakie to jest duże wszystko. Strasznie gigantyczne miejsce. O, i zobaczcie, widzicie te drzwi? Jest, są zasłonięte rolety antywałaniowe. No a tutaj... No i co, kolejny garaż chyba. Kolejny duży garaż. Z fotelami. No, a tam jest chyba basen. Zaraz do niego przejdziemy. O, puste pomieszczenie. Z kartonem po laptopie. Jakimś takim małym. A nie, słuchajcie. Odtwarzaczem filmów DVD. Na DVD. No kurczę, takie... Pierwszy raz coś takiego w ogóle widzę. No, czy... To wszystko kojarzę z Ameryką Południową. Tam właśnie te jakby nie wiem, cichniejsze, to też powiem, mam takie wielkie wille. No i dobra, słuchajcie, przechodzimy do basenu. Do basenu, do basenu, do basenu, który jest gigantyczny jak cała ta willa. Zobaczcie. O kurde. Ale klimat. Wysłyszysz to? Czy nie mam wrażenia, że to po prostu woda kapie na szkło jakieś tam? Szkło nad nami jest.
Trzeba uważać, żeby nie wpaść do środka. Coś na wzór wodospadu, myślisz? No. Kurde. Ale jak na czasy, kiedy to powstawało, kiedy wszędzie była bieda, to kurczę. Tego to normalnemu Polakowi w tamtych czasach. Czy obecnie tak żyją, albo coś innego. W ogóle mnie, jeśli chodzi o basen, to ciekawi jedna rzecz. Ponieważ z tego, co pamiętam, na tych takich najstarszych filmach, to właśnie tutaj powinny leżeć płetwy. I leżą. Nadal leżą, słuchajcie, w tym samym miejscu, co wcześniej. Różowe płetwy. To jest chyba takie miejsce gospodarcze. Ale dobra. Miejsce rewelacyjne. Bardziej gdzieś to, co widać, to czego nie widać, w sensie co się tutaj działo i kto tutaj z kim się spotyka, to jest ta część, która... No wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że jacyś naprawdę wysoko postawieni ludzie tutaj mogli przyjeżdżać i spędzać swój wolny czas. Jacyś znajomi naszego bohatera dzisiejszego, który posiadał tą willę. Takie milicyjne te, widzisz? No i to jest właśnie to, o czym mówiłem, słuchajcie. Zwróćcie uwagę, w ogóle pada deszcz, czy śnieg. Mam nadzieję, że nie zabrudzi nam to zbytnio kamery i widoku na to wszystko, ale to jest jedna rzecz, która właśnie mnie zastanawia i która też nakierowała nas na to, aby stwierdzić, że to jest dom Ubeka. Zobaczcie na to. Są normalnie plastikowe te klosze od kogutów, a tych kloszy jest znacznie więcej w podziemiach tego obiektu. No jest tego cholery, że tak powiem. Także to jest kolejny artefakt, który mówi nam o tym, że to może być właśnie Ubek, który kiedyś tutaj mieszkał. Też zwróćcie uwagę, że właściciel miał własne boisko do koszykówki. No zobaczcie sami. O, chyba nawet nadal kosz tam jest, jak sobie widzicie. Obiekt gigantyczny. Naprawdę, robi wrażenie. Chyba jeśli chodzi o mapę urbexów w Polsce, to jedno z takich, wydaje mi się, że ciekawszych miejsc. O, a jeszcze tam zwróćcie uwagę, jest kamera na wejściu, ja jej nie zobaczyłem. Co? Jak tutaj wchodziliśmy za pierwszym razem, to kamera normalnie jest na ścianie. Ciekawe, czy czynna. No co ty. Znaczy wydaje mi się, że prawdziwa, raczej nie atrapa. Sądząc po rozmachu właściciela. Kierunek szklarnia. Kurczę, jaka duża. Szczerze to myślałem, że to będzie taka właśnie jeden taki mały budyneczek szklarni. A jak widzicie, tam jest kilka wejść na poboczu. Ale miejsce. Trzeba bardzo uważać na głowę, aby jakiś kawałek szkła nam nie spadł przypadkiem, nie wyrządził jakiś szkód. Ale chyba do końca nie ma sensu się ładować. Tam jest po prostu wszystko zarośnięte. No i w tym miejscu będziemy kończyć nasz dzisiejszy odcinek. Zobaczyliśmy chyba wszystko, co najciekawsze. Weszliśmy do każdego pomieszczenia. Także będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. Dzięki wam. Mój kanał będzie się dalej dobrze rozwijał. Napiszcie w komentarzu, jakie wrażenie na was wywarł ten obiekt. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Za tydzień w piątek. Do zobaczenia o godzinie 18:00.